Identyfikator podmiotu SCP-309. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-309 znajduje się aktualnie w bezpiecznej komorze rękawicowej w laboratorium naukowym drugiego poziomu w ośrodku. Rutynowa kontrola stanu fizycznego SCP-309, podobnie jak eksperymenty na małych zwierzętach, mogą być przeprowadzane jedynie przez komorę rękawicową. Usunięcie SCP-309 z komory rękawicowej w celu przeprowadzania testów na większych zwierzętach lub na ludziach wymaga pozwolenia doktora lub równemu tej osobie pracownika z upoważnieniem poziomu 4. Testy na ludziach ograniczają się do personelu klasy D. Opis. SCP-309 to mały, pluszowy zwierzak, który wygląda, jakby był całkowicie przenicowany. Zauważalne jest złoto-pomarańczowe futro, mała ilość bawełny wystająca z obiektu, widoczne są również oczy wystające z głowy. SCP-309 jest wypchany bawełną, co nadaje mu przyjemnego i potulnego wyglądu. SCP-309 nie wywiera efektu na obiektach nieożywionych, jednakże w kontakcie z żywymi istotami jest niebezpieczny i zagraża życiu. Ludzie i zwierzęta lekko dotykające SCP-309 palcami lub stosunkowo małą częścią ciała zgłaszają doświadczenie nagłego, nieokreślonego dyskomfortu przez następne 10 minut. Ludzie zgłaszają także ekstremalne mdłości, mimo iż SCP-309 nie wywołuje wymiotów. Dyskomfort i mdłości są tak przytłaczające, że nawet najwytwarsi testerzy nie byli w stanie utrzymać kontaktu z SCP-309 dłużej niż przez kilka sekund. Jeżeli SCP-309 zostanie mocno przyciśnięty przez testera lub tester szybko podniesie i spróbuje go przytulić, tester zostanie gwałtownie i boleśnie wywrócony na opak w ciągu od 5 do 10 sekund. Szkielet pozostanie naruszony, jednak wszystkie tkanki miękkie zostaną wywrócone, a mięśnie, ścięgna, wiązadła i wrażliwe organy wewnętrzne są wyrzucone na zewnątrz ciała. Pomimo, iż nie jest natychmiastowo śmiertelny, proces jest nieodwracalny i powszechnie uważany za zabójczy.